Poznajesz kogoś, jest fajnie, jest miło. Może nie jest idealny, ale z czasem jak go odkrywasz, jest coraz fajniejsza. Pierwsze wady przestają mieć znaczenie. Chyba zaczyna ci na nim zależeć. Lubisz go coraz bardziej. On jest aktywniejszy, stara się, chyba się zakochał. Pojawiają się pewne oczekiwania. Próbujesz go nakierować, by był idealny. Nagle zaczyna się dziwnie zachowywać. Nagle czujesz, że coś się zmieniło. Nagle? Dlaczego facet przestaje się angażować? Dlaczego tak szybko się poddaje? Dlaczego nie jesteś dla niego najważniejsza? Czy tak ci daje kosza? O tym będzie w dzisiejszej rozmowie. Zapraszam. Witaj, nazywam się Grzegorz Kordek, jestem ekspertem w zakresie psychologii płci i autorem 12 książek z tej dziedziny. Ponad 10 lat temu nauczyłem się kobiecego języka i poznałem sekret zrozumienia kobiet. I wtedy życie stało się inne. Na co dzień pomagam w ratowaniu związków, poznawaniu partnera na nowo lub po prostu ratowania siebie po rozstaniu. W tym programie w prosty, obrazowy, humorystyczny, często prowokacyjny sposób odpowiadam na życiowe pytania moich gości. Zapraszam! Dzwonię do ciebie z zapytaniem, ponieważ tak, są święta, jestem chora, poznałam kogoś i ta osoba moim zdaniem w ogóle się nie angażuje. Mimo tego, że na początku wydawało mi się, że jest zaangażowana, to ja się czuję totalnie zlana, w takim sensie nieważna. Jakbyś mógł mi wytłumaczyć, czy to ja coś złego zrobiłam? Czy to słusznie mam focha? Nie, no dobrze, ale nie wiem, o co ci tak naprawdę chodzi teraz. To czy co, poznałaś go na święta, tak? Nie, no poznałam go trochę przed świętami. Trochę przed świętami, no i tak, co? Tak, no nawiązała się taka fajna znajomość. Naprawdę fajna i z potencjałem. Natomiast jestem święta i ta osoba po prostu ma swoje życie, tak jakby. Wysłała mi SMS-a z życzeniami, zapytała, co tam słychać, ale ja się nie czuję ważna dla tej osoby. No ale to co powinna zrobić? Powinna ci nie wysyłać nic? Co powinna zrobić? Powinna być zaangażowana. No jest zaangażowana, wysyła ci SMS-a. Nie czuję w ogóle tego zaangażowania. No to chyba jest po twojej stronie, nie? Dlaczego po mojej? No bo ty nie czujesz, a nie ona. No nie rozumiem. Skoro ty nie czujesz zaangażowania, a ktoś się angażuje, to znaczy, że problem jest po twojej stronie. Aha, czyli ja mam się tak nie czuć. Okej, to jak ja się tak nie będę czuła, to już nie będziemy ze sobą rozmawiać. W takim to o co razie. Ci chodzi? A co byś chciała, żeby on robił? Żeby zadzwonił, żeby nie musiał napisać mi. Znaczy, żeby nie pytał, czy może zadzwonić, tylko żeby wziął telefon i zadzwonił. No dobrze, ale czy to nie jest trochę tak, że on nie dzwoni tylko dlatego, że przez wyraz szacunku do ciebie i do twojego czasu, każdy ma swoje życie. Każdy ma swoje życie. Więc on nie chce, jeżeli twój, na przykład spotykasz się z kimś na święta, z mamą, z byłym, z kimś tam, wiesz, na święta, czy z dziećmi jesteś, to on nie chce angażować, absorbować twojej uwagi, tak? I powiedzieć, okej, daję ci, on myśli sobie tak, o, daję ci przestrzeń, więc jeżeli będziesz miała przestrzeń do tego, żebyś mogła porozmawiać, to daj mi znać, a tak to nie chcesz się z butami ładować w swoje życie. Aha, ale ja się poczułabym ważna, gdyby, bo ja czekam na ten kontakt. No tak, ty czekasz na ten kontakt. No dobra, okej, okay. Możemy zagrać to? Możemy. Dobra, to ja dzwonię do niego, jestem twoim apsztyfikantem, dzwonię do ciebie, a ty normalnie, załóżmy, ileś razy proszę, żebyś, czy masz czas, czy coś, ty zachowujesz się tak jak do tej pory, tak jak ci to nie pasowało, okej? Okay? Ja mam się zachowywać jakby... Nie, ja się ja dzwonię do ciebie teraz. Aha. Przez ileś czasu pytam się, jak ci idzie minął, dzień dobry, czy mogę zadzwonić, czy coś. Wiesz, tak jak ci to nie pasuje. Dobrze. Ty mam wrażenie, trochę jesteś wkurzona i trochę masz focha. No ja mam ogromnego focha. Ogromnego. Więc on teraz dzwoni. No tak. Więc on teraz dzwoni do ciebie, a ty jesteś w tym stanie, co teraz. Tak, dobra? Aha, okej, czyli mam focha. No. Potrafię. Okej, okay, no dobrze. Czyli dzwonię, to ja teraz dzwonię do ciebie i tak. Już bez pytania. Dzwonię do ciebie. Dobrze. Okej, okay, halo, no cześć. 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 Co tam u ciebie? Fajnie, że dzwonisz. Co u mnie? No.
Siedzę sobie jak ten wafelek, wiesz, na święta i tyle. Zapewne u ciebie dużo więcej się dzieje. No to słucham. Ale że co? Nie, no u mnie okej, okay, wiesz, to siedzimy na święta, zjedliśmy coś tam. Jest fajnie. Czyli dobrze się bawisz? No tak, tak. A, to fajnie. To wesoły świąt w takim razie. Ale o co ci chodzi? A mnie absolutnie o nic. Mówisz, że dobrze się bawisz, no to dokładam. Jeszcze no to więcej radości. No, to dobrze. A co, już nie chcesz ze mną rozmawiać? Ty no, ja lubię jak do mnie dzwonisz. Także słucham. Jeszcze lubię jak mówisz w ogóle. No to wiesz co, to jak ten, to jak ci poprawi humor, to ja zadzwonię, dobrze? O nie. Nie bawimy się w ten sposób. Nie. Ale o co ci chodzi? No jak możesz tak powiedzieć? Rozmowa z tobą mi poprawia humor. Ale widzę, że w ogóle ci nie poprawia, bo widzę, że po prostu coś ci nie pasuje ciągle. No bo ja może powiesz coś innego, to mi wtedy będzie pasowało i mi się poprawi humor. Ale co mam powiedzieć? Czerwony kapturek? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, no. Mógłbyś powiedzieć coś fajnego, to mi to na pewno poprawi. Coś fajnego. Tak. Na przykład, dlaczego pomyślałeś sobie, że zadzwonisz do mnie? Nie, no, miałem napisać, ale przez przypadek mi się wybrało numer. Okej. Okay. Dobra, rozumiem. Dobra, no to faktycznie, może zadzwoń później. No widzę, że jesteś zdenerwowana. No. Widzę, że jesteś zdenerwowana, to ten. To pa. No hej. To bez sensu ta rozmowa była. Ale co bez sensu? No bez sensu była. Ale no dobrze, o co ci chodziło? Właściwie nie wiem, o co mi chodziło. No to ja rozumiem, no właśnie tak, dzwoni facet do ciebie, pyta się, zrobił to, co chciałaś, czyli zadzwonisz spontanicznie. Ale moment, nie ale podoba mogę mi się... powiedzieć? Nie do końca. Nie do końca mogę powiedzieć, zadzwonił do ciebie, że już udało mu się, zebrał się na odwagę, zadzwonił do ciebie, a ty masz, ani nie byłaś zadowolona i tylko wiesz, z wielkim fochem do niego mówisz. On nie chce, żebyś się czuła źle. On sobie nadaje znaczenie, okej, to co ma skakać na tym, na jednej nodze, tak? Nie podoba mi się jedna rzecz. No co ci? Skoro wcześniej był bardzo zaangażowany, bo był bardzo zaangażowany. No. Tak? Ja czułam się tak jakby na piedestale. W cudzysłowie oczywiście, to nie jest jakieś takie. No wiem. Tak? Ale generalnie czułam się ważna. To podczas świąt, tak jakby kontakt się przerwał, ja jakbym zeszła na drugi plan. A może jesteś cały czas na piedestale, bo ale nie chcę po prostu ci przeszkadzać. Ale dlaczego? Bo masz dzieci, bo masz przestrzeń, bo jesteś chora, bo całe mnóstwo rzeczy. Rozumiesz? A może potrzebuję pomocy? No tak byś będziesz potrzebowała pomocy, to do niego napiszę. Przecież mówił ci, że może ci pomóc. Rozumiesz? To, co robisz w tej chwili, to robisz wszystko, żeby do ciebie nie dzwonił. Ta rozmowa polegała na tym, wyglądała w ten sposób, że facet dzwoni do ciebie, a ty mówisz, Czyli moment. Poczekaj, obetnę mu jaja. A co? Skopię dupka, po prostu niech będzie, po prostu, niech się źle czuje. A co? Okej, ale posłuchaj. I tak zrobiłaś. Dlaczego to zrobiłaś, powiedz mi? Ja mam zły humor. I znaczy, że kiedy ja mam zły humor, nie powinnam się w ogóle kontaktować z mężczyzną? Nie, to nie chodzi o to, że masz się nie... Mam nie mówić, co czuję? Nie, masz to powiedzieć, tylko z mojej perspektywy, rozmawiając z tobą, ja dostałem informację, że to, że dla ciebie dzwonię, ty masz zły humor, nie chcesz gadać. Używasz równoważników zdań, co, po co dzwonisz, dlaczego dzwonisz, co chcesz, coś powiedz. Aha. Żeby mnie rozwadzowić. Rozumiesz? Co mam zrobić? Rozumiesz? Aha.
Więc ja myślę sobie, okej, okay, ma okres, czy ma trzy okresy, jest w ciąży, czy coś, coś ją naszło, ktoś ją, pies pogryzł jej, wiesz, buty i teraz się wściekła na mnie, nie chcę, niech ma swój spokój i tyle. Ja nie chcę sprawiać, żeby ona się czuła źle. Ale ona się czuje samotna przez to. No to... Wiesz, to przychodzi. I nieważna. I nie chcę więcej kontaktu z taką osobą, która nie oczywiście, jest dla niej. Ale to nie jest dla niej. To jest trochę tak, jak pies przychodzi się połasić do ciebie, a ty mówisz, ja ty mu skopa. I skopa, ale... i w pysk, i w jaja, i w tyłek. Spadaj, psie. To ten bo pies ile, raz, ile razy podejdzie? On nie poprowadził rozmowy. Ale no to dobrze, ile ten facet, ile ten pies razy jest w stanie podejść do ciebie? No nie, no to rozumiem, że nie będzie podchodził. Ja też bym pewnie nie podeszła, gdyby... Ty też byś tak. pewnie nie podeszła, tylko to jak mówię, z mojego punktu widzenia, jak ja się wczułem w tą rolę, to ja się czułem po prostu, że dzwonię do ciebie i tak naprawdę jestem zbyteczny. Nie wiem, czy kurtuazyjnie tylko odebrałaś ten telefon, tak? Aha. Czy nie? To też dla mnie zmyłka jest, bo przecież mogłaś nie odebrać, albo powiesz, słuchaj, nie dzwoń do mnie, bo nie chcę mi się z tobą gadać, jesteś kompletnym zerem. I okej, facet mówi, dobra, jestem zerem, nie chcę gadać, jest wszystko okej. A ty dajesz sprzeczne komunikaty, bo odbierasz, bo niby na początku się cieszysz, a potem po prostu cały czas ci nie pasuje to co on robi. No możesz właśnie. Normalnie rozmawiać? A może po prostu to mężczyzna daje sprzeczny komunikat? Jaki on sprzeczny komunikat daje? On znaczy, dzwoni do ciebie i jest zadowolony. Okay. Pyta się, czy jesteś zadowolony? Pytasz się, czy jest zadowolony? On mówi, tak, jestem zadowolony. Dobrze się bawisz? Tak, dobrze się bawię. No ale ja się źle bawię przez to, że jego nie ma w moim świecie. A skąd on ma wiedzieć? No to... Kurczę, chyba mówi, że się dobrze ze mną czuje wcześniej. No to dobrze. Wcześniej w ogóle sielanka, a to nagle... Jasne, to pytanie jest, ile co musiałaś takiemu facetowi zrobić, niechcący oczywiście, żeby po prostu bał się do ciebie odzywać? No na pewno dużo mu zrobiłam. No to ja to rozumiem. Rozumiesz, to się dziwisz? To się dziwisz? W całym tym interesie musiałaś go zbeształać nie raz, nie drugi, nie piąty, a on jeszcze do ciebie zadzwonił, bo widocznie jesteś dla niego ważna. Ale jestem dla niego ważna, ale ja tej ważności nie czuję. Co ma zrobić, żebyś się czuła? Mam zadzwonić do ciebie, o cześć, dzwonię powiedzieć, I just call to say I love you, tak? Nie, ale zapytaj. A co mam powiedzieć? No, tak pomyślałem sobie, że są święta i chciałbym usłyszeć twój głos. Wiem, że jesteś chora i zajmę ci naprawdę odrobinkę czasu. Jasne. Jasne, tylko zwróć uwagę, pytanie jest, jaka jest poziom relacji. Jeżeli jesteście już razem, jeżeli I love you, jeżeli było bzykanko i nie jedno, tylko 40 w tygodniu i tych tygodni było wiele, to wtedy jest naturalne to, że tak można powiedzieć. Rozumiesz? Ja mam pewność. A jeżeli nie, chłopa nie widzisz, tak? A ja kobiety nie widzę, to co mam powiedzieć? Ja nie wiem tak naprawdę. Ja mam komunikat taki, że ja do końca nie wiem, wiesz, no jesteście parą, czy nie jesteście? No nie jesteśmy parą. Nie jesteście parą, więc jest po prostu facetem z ulicy, umówmy się, którego bardziej lubisz. I teraz on nie ma pewności, kim on dla ciebie jest. Powiedziałeś, że go kochasz bardzo i chcesz z nim żyć do końca świata? No nie. A cały czas mu dajesz komunikaty takie, cały czas mu dajesz komunikaty, że jest zerem, że co ma być twoim pieskiem, ma cię zabawiać? Rozumiesz? Jak ci coś nie pasuje, to focha łapiesz i kończysz rozmowę? Pamiętaj, chcesz wiedzieć, co on ma w głowie? No chcę. On ma w głowie to, że nie wie tak naprawdę, kim on jest dla ciebie. On nie ma pojęcia, w jaki sposób reagować na to, co mówisz. Ja się domyślam, że ten facet jest po to, żeby... Znaczy, on jest... pojawił się w twoim życiu, skoro rozmawiacie, spędzacie godziny na rozmowach, fajnie się rozmawia, wiesz, tam wspieracie się, robicie, czasami się, wiesz, nie zgadzacie z kimś, ale dyskutujecie i to jest fajne i rozmawiacie sobie, to znaczy, że
jest jakaś bliskość. Ja nie wiem, czy to jest bliskość na związek, czy to jest bliskość na przyjaźń, czy dopiero to się klei. Tego nie wiadomo, ale gdzieś tam, mamy gdzieś otwartą przestrzeń do tego, żeby się poznawać. Tak? I teraz facet dzwoni do ciebie, ty odbierasz telefon, niby się cieszysz, a potem za chwilę go opieprzasz. On nie wie tak naprawdę, czy chcesz go zbyć, kim on dla ciebie jest, czy jest ważny, czy cię utrudnia życie, czy nie, czy odebrałaś kurtuazyjnie, czy nie, bo nagle odebrałaś, niby jesteś zadowolona, a potem dajesz komunikat, że nie chce ci się zgadać, że jesteś wkurzona, że coś ci nie pasuje. On nie wie, co ma zrobić. On nie wie, co ma zrobić, bo on nie ma pewności, rozumiesz, ale tego? Ale to nie walczy dla ciebie... przynajmniej. Czemu ale, nie co walczy? Ale o czym ma walczyć, jak ty zamykasz wszystkie drzwi? O co? Jak to wszystko? No o co ma walczyć? No, nie, ale czyli co ma zrobić? Zdobywać. No tak, czyli idź, okej. Okay. Dostaję opieprz, dostaję kopa, to zadzwonię jeszcze raz. A ty dzwonisz, no dobrze, no po co teraz zadzwoniłeś? Ale nie, no ale dobra, a jak nie dzwoni? Zadzwoni jeszcze raz, poczekaj, zadzwoni no. jeszcze raz. Zapyta się, a ty mówisz, no dobrze, po co zadzwoniłeś teraz? Miałeś nadzieję, że dasz mu informację, że już ma pomysł, jak cię zdobywać i jak cię rozbawiać, tak? A on mówi, wiesz co, bo... No myśli sobie, kurde, no fajnie mi się z tobą rozmawia, chcę, bo się stęskniłem i fajnie po prostu pogadać. A ty na dzień dobry po prostu od razu plaskacza w twarz i on mówi, co on ma zrobić? On mówi, okej, ona jest dla mnie na tyle ważna, na tyle cenną osobą na jakimkolwiek poziomie, rozumiesz? Mhm. Że ja nie chcę, żeby ona przeze mnie była zła. Ja nie chcę, żeby przeze mnie się martwiła. Nie chcę, żeby przeze mnie miała fochy. Nie chcę jej utrudniać życia. Niech sobie idzie i będzie zadowolona. Jak jej przejdzie, to wtedy pochodzimy. Mówiłem jej, że jeżeli coś będzie potrzebowała, to ja jestem. Ja nie chcę jej utrudniać życia, rozumiesz? Mhm. Ja nie chcę jej utrudniać życia. Mhm. Więc ja tak sobie myślę. Ja nie mam pewności. Gdybyśmy byli razem, tak? No to ja wiem, że okej, okay, masz jakieś fochy, coś się dzieje, powiem, a słoneczko, może ten, coś się wydarzyło, wiesz. Ale teraz ja nie mam pewności, bo wiesz, kim ja jestem dla ciebie? Dobrze, my się ty nawet nie masz pewności. Wiesz, okay. chodzi, tak? Ty nie masz pewności, ale ja też nie mam pewności. Więc jak ja na przykład słyszę, że ktoś jest, a potem ktoś znika, a potem znowu ktoś jest, a potem znowu znika i nie ma go dla mnie, kiedy go potrzebuję. No bo załóżmy, że już trochę porozmawialiśmy, tak? Już trochę poznaliśmy, tak? Więc coś pomiędzy nami się pojawiło. Tak. To czysto teoretycznie mówię, tak? No. Ale to już jest jakiś zalążek relacji jest, tak? No. W związku z tym, w momencie, kiedy naprawdę jest tego dużo i to jest dość intensywne, to nagle opada i ktoś mówi, aha, już teraz masz focha, więc ja się odsuwam? Może tak być? No bo on nie wie, wiesz, z jego punktu widzenia... Ale wiedział. A nagle nie wie? No to mogło ci się zmienić przecież. Przecież mogłaś sobie kogoś poznać. Mogłaś nagle go znienawidzić za coś. Mogłaś mu powiedzieć coś i nie mam pojęcia. Czasami to są drobiazg, który sprawia, że go nie akceptujesz, że on ci nie podoba. Nagle był dla ciebie bohaterem, a nagle mówisz, co ty robisz, już mam tego dosyć. Mhm. Więc on myśli sobie, no dobrze, już jej przeszło, tak? Co on ma zrobić? Co on ma zrobić w takiej sytuacji? Bo prawda jest taka, gdyby pokazać gdyby... zaangażowanie. Ale czyli co ma zrobić konkretnie? Będzie dzwonił, zadzwoni do ciebie, a ty mówisz, no dobrze, po co zadzwoniłeś mi? Nie, no tak nie powiem przecież, po co zadzwoniłeś. No a co mu powiesz? To była scenka taka. Wiesz coś, znam cię i wcale... Znam cię, więc wiesz, różne rzeczy się można spodziewać po tobie, wiesz o co chodzi. Ale same przyjemne. Dobrze, tak czy inaczej. Okej. Okay. No, ja oczekiwałabym, no. oczekiwałabym, żeby mężczyzna był dla mnie wtedy, kiedy ja go potrzebuję. Nie kiedy on myśli, że mnie potrzebuje. W sensie, że ja... Nie w momencie, kiedy on myśli, jemu się zdaje, że ja go potrzebuję, tylko w momencie, kiedy ja go potrzebuję. No dobrze. I co? I wtedy dzwonisz do niego i mówisz... Nie, na przykład piszę do niego.
A on na przykład w tym momencie jest zajęty zupełnie czymś innym. I no i co teraz? No każdy ma możliwość pójścia do toalety, czy pójścia na spacer bez telefonu, rozumiem. Ja to rozumiem, tak? Ale jednak ja czuję, że to nie jest ten czas, w którym on miałby możliwość pobyć ze mną. Czy myślisz, że jakbyś powiedziała, że słuchaj, wiesz co, mam awarię, potrzebuję pomocy, przyjeżdżaj natychmiast, to przyjedzie czy nie? A tego to nie wiem. Tego to nie wiem. No tego nie wiesz, no to sprawdź. Aha, tak? Wiesz co, no ty nie wiesz. Zobacz, co się dzieje w tym momencie. W tym momencie każde z was żyje swoją wyobraźnią i swoimi lękami. Ty się czujesz nieważna, on nie bardzo wie, próbuje znaleźć twoje komunikaty. Z twoich komunikatów wynika, tak jak ja jako facet odbieram, że wcale nie jesteś zainteresowana, że coś ci nie pasuje, że jesteś sfochowana, że popełnił jakiś błąd, że już nie jest twoim bohaterem, że nie chce ci się z tobą gadać, nie wiadomo dlaczego odbierasz. Nazwałabym to jednym słowem. No. Byłam ważna i przestałam być ważna. Wiesz co, okej, okay, tak to rozumiesz. A z jego punktu widzenia? O, ja nie wiem, z jego punktu widzenia to jest tak, że ja nie wiem. On z ostrożnością podchodzi do ciebie. On już zaczyna jak z jajeczkiem się obchodzić, rozumiesz? Żebyś znowu tylko nie była znowu niezadowolona. No to niech sprawi, że będę zadowolona. No to co ma zrobić? Ma zatańczyć w księżycu? Co? Nie, no co właśnie. Co ma zrobić? Dać mi to, czego ja potrzebuję w danej Czyli chwili. Co? A skąd on ma to wiedzieć? Niech zapyta. Mhm. Czego teraz potrzebujesz? Czego byś chciała? Co teraz sprawiłoby ci radość? Mhm. A, no dobrze, no. No. Ale teraz jesteś nakręcona, ale gdybyś była, gdy na przykład jesteś chora, albo... Ja, gdyby mi tak facet powiedział, to po prostu pierwszy już mnie ma. Jakby mi powiedział, chciałbym, żebyś dobrze się poczuła, co mógłbym zrobić? Ja nie mogę. Mhm. Na serio, mężczyźni tak nie mówią. Mhm. Wiesz co... Ja już miałam mężczyzn, którzy dawali mi wszystko, czego oni myśleli, że ja chcę. Mhm. Ale nie dawali mi tego, czego ja chcę. Tylko to, co im się wydaje, że ja chcę. Mhm. Tylko, że ja tego chciałam 2 miesiące wcześniej. Kobiety. Czemu oni tego nie wiedzą? Bo, ale dlaczego dajesz mi... On daje mi coś, co on sam chce dla siebie. Ale co on? No dobrze, to co chce? No na przykład. Przykład nie mój. Koleżanka jest chora. No. Spotyka się z gościem rok albo dwa. No. I ten gość wie, że ona jest chora i nie może wyjść z domu, tak? No. I prosi. A ten gość się odzywa, tak? I mówi, rozumiem, że jesteś chora, trzymam kciuki. Za ciebie, nie wiem, tam jakieś tam dużo zdrowia ci życzę. Jak coś, to pamiętaj, że jestem. Mhm, no tak. I tyle. No to jest dużo. To tutaj ma... Jak dużo? To nie jest nic. To są tylko słowa. A my kobiety nie chcemy słów, tylko chcemy działania. No dobrze, to co on ma zrobić? On jest, co ma na wszelki wypadek to... zrobić obóz tymczasowy przy twoim domu? Tak. Budować namiot, napisać transparent. Czego tak. potrzebujesz? Chciałbym, żebyś może czegoś potrzebował. I mieszkać pod twoim blokiem, tak? Poznałam jednego gościa ostatnio. Napisał mi, ja wtedy byłam na kwarantannie, on do mnie napisał SMS-a. Wiesz, będę przejeżdżał koło ciebie, gdybyś potrzebowała czegokolwiek, jakichś zakupów, to daj znać, to ja ci zrobię. A ja mówię, ale jak, słuchaj, przecież my się nawet nie widzieliśmy. Mnie to nie przeszkadza. Jestem w stanie ci pomóc, więc oferuję swoją pomoc. Jeżeli będziesz potrzebowała, pamiętaj, że możesz pisać w każdej chwili. No to on potrafił. No to co? No a taki, który się spotyka dłużej, to nie potrafi tego napisać?
No dobrze, no ale to jest działanie, czy to jest... Przecież on ci dokładnie to samo powiedział. No ale gdybym skorzystała z jego pomocy, to pewnie by przywiózł. A ja jestem samodzielna, to ja sobie dałam radę, nie? Boże, to jest skomplikowane. Tamten dokładnie to samo powiedział. Powiedział, gdybyś coś potrzebowała, daj znać, to pamiętaj, że jestem. Tak jest? Tak. Czyli powiedział, jeżeli będziesz cokolwiek potrzebowała, to on jest. Co to oznacza? To znaczy, że jak brakuje ci cukru, bo potrzebujesz ciasto zrobić, a jesteś w kwarantannie, no to powiedz mu i on przyjedzie i ci to przyniesie. To więc co ci nie pasuje w tym jego, w tym pierwszym powiedzeniu, a w drugim ci pasuje? Wytłumacz mi. No tamten, to nie wiem, może sposób, jaki on powiedział. No dobrze, ale to zobacz, nie. Ani w jednym, ani w drugim nie ma działania. No nie ma, ale jest w tym drugim, to jest wyraźna deklaracja. A w pierwszym też jest wyraźna deklaracja. On powiedział, jeśli cokolwiek, to ja powiem, nie, że nie jestem. Powiedział, że jest, jeśli cokolwiek. Powiedział, pamiętaj, że jestem. No. To tak samo, jakby napisał myśl o tobie. No to świetnie. No to nie, to nie to samo. No nie. Nie. Czyli nie zrozumiałam komunikatu. Wiesz co, ja z męskiego punktu widzenia tak do tego podchodzę. Ja z męskiego punktu widzenia tak do tego podchodzę. Podchodzę to z punktu widzenia takiego, że jeżeli ten facet daje ci deklarację, to znaczy okej, to znaczy, że jest. Jeżeli będziesz miała jakąkolwiek trudną sytuację, to on będzie. Rozumiesz? Jest. Tylko daj znać. Bo jeżeli teraz, załóżmy, jesteś w jakiejś sytuacji, to on mówi do ciebie, słuchaj, no dobra, to ja przyjadę do ciebie. To co mu powiesz? Ja w ogóle mam... Co mu powiesz? No. Że jak on teraz będzie chciał przyjechać? Tak, no powie, o widzisz, no chora jest, no wiesz co, chora jestem. Dobra, słuchaj, to ja ci przyniosę ten... Nie, teraz to nie, teraz nie jestem... Rozumiesz? No rozumiem. To znowu go ochrzaniasz, czyli on chce zadziałać, a ty znowu, tobie znowu nie pasuje. O co w tym wszystkim chodzi? Wytłumacz mi, o co w tym wszystkim chodzi? No tak. No bo ja jeszcze mam tego focha za to, że on wcześniej tak nie zrobił na przykład. Czyli teraz nie może się zachować, teraz nie może się normalnie zachować, żeby co? Wytłumacz mi to do cholery, bo ja tego nie rozumiem. Gdzie ten twój tok myślenia jest? Co temu facetowi nie pasuje? Ja mam wrażenie, że ty po prostu chcesz mu dopieprzyć, sprawić, żeby się poczuł źle i udowodnić, jaka ty jesteś... No ale słuchaj, no było mi przykro. No poznałam gościa, tak? Było fajnie. No. Pomyślałam sobie, że się zaangażuję, tak? No. I się zaangażowałam trochę, na tyle, ile ten. No. I później na przykład słyszę, że... O, bo to jest odrębny wątek, ale możemy odrębny wątek. No, no tak, wszystko możemy. No, więc słyszę później, że gość tak jakby ma swoje plany singielskie i nie uwzględnia mnie w tych planach. Na przykład. I ja się czułam, znowu czuję się nieważna. I kilka takich rzeczy na wystarczy. Na przykład tak. On chce wyjechać. No. Ale mnie poznał. No taka jestem zajebista, powiedział, nie? A mimo wszystko chcę. Czyli nie jestem na tyle ważna dla niego. Ale powiedział ci, że sam chce jechać? Nie, ale nawet nie zapytał, czy ja chcę z nim pojechać. Nie bierze mnie. Ale przecież mówiłaś, że lubisz te strony. Nie wiem, gdzie to było? Bali? Co to było? O Jezu, no nieważne, co to było. No, no dobrze, no już my Bali. No, tak? No. On mówi tak, okej, ja chciałbym pojechać na Bali, tak? A ty mówisz, no dobrze, no to jedź. Fajnie, no to realizuj swoje marzenia, tak? No tak, i no właśnie, ja mu mówię, okej, jedź, bo ty to lubisz w ogóle, ty w ogóle uwielbiasz, więc... Tak, natomiast ja zostaję tutaj sama. Ale co mam ci powiedzieć? Kochanie, pojedź ze mną, pojedźmy tam razem, tak? Nie. A co mam powiedzieć? Ale mógłby zapytać na przykład, czy ja siebie widzę tam. No dobrze, ale wy nie jesteście jeszcze parą. No nie, no, ale założenie jest takie, że razem bardzo siebie lubimy. Ja to rozumiem, ale jeżeli się nie widzieliście, jeżeli się nie macie deklaracji, to jesteś tak samo osobą, jak lubisz innych facetów, z którymi możesz się aktualnie spotykać. Rozumiesz? Aha. Tak to działa.
Więc jak on ma, co on ma ci deklarację zrobić? A powiem ci jeszcze inaczej, że jak... No bo ja, się... u mnie są już oczekiwania jakieś się pojawiły. No tak, czyli tylko... To, czyli to źle. No, no tak, ale on ci mówi, po to ci on to mówi, po to, żeby wyczuć, czy na przykład fajnie by było, żebyś z nim spędziła ten czas. Może powiedział coś takiego, a może mi się, wiesz, samemu mi się nie chce tam jechać, coś, a ty mówisz, nie, realizuj swoje marzenia, tak, super. A samemu, wiesz, nie ma to jak się, wiesz, samemu się cieszyć z tego, to jest słabe cieszenie, ważne jest ze dwoje. No, no to fajnie, będziesz miał przyjaciół, znajomych, zadzwonisz do mnie, o, no dobrze, rozumiesz. On ciebie informacje dostaje, że ty, ciebie to w ogóle nie interesuje, żeby nie układał sobie życia pod ciebie i że on nie chce, że na pewno nie chce z tego czasu z nim spędzić. On taki komunikat dostaje. Aha. A prawda jest taka, że on ci daje informacje i mówi coś takiego, kurde, to jest fajny czas, a może pomyślmy, może byśmy pomyśleli, jak będziemy razem kiedyś, tak, żebyśmy, jeżeli to jest bliskie tobie również, może byśmy pomyśleli o tym, żeby razem gdzieś pojechać. Aha, okej. Okay. Rozumiesz mnie? Rozumiem, ale cały czas czuję, że to wszystko jest w moich rękach. Ale on, wszystko jest w jego rękach. To jest wasza, za każdym razem to są... Nie, jego stopień zaangażowania jest w moich rękach. On, wiesz co, no, a on uważa zupełnie odwrotnie. Czyli jak? Że cały stopień zaangażowania jest w jego rękach. Że ty jesteś foszastą laską, której nie, trzeba, nie wiem, stawać na rękach, żeby jej złożyć życzenia, rozumiesz? Mhm. Nic ci nie pasuje, ciągle jesteś niezadowolona, a on już, kurde, nie wie, co ma zrobić, bo ciągle ci coś nie pasuje. Już nie można z tobą rozmawiać, już ci nie pasuje, jak on do ciebie mówi, nie ten ton, zrobić ci prezent, to nie, chce przyjechać, to nie, jeszcze nie teraz, dlaczego dzwonisz, po co, co się wydarzyło, zrób coś, żeby mi było miło, rozumiesz? Aha. Co on ma zrobić? On myśli sobie tak. Jesteś... Mam mnie zaskoczyć. On, no to zaskoczy, to tam za godzinę się pojawia u ciebie pod domem, co? Będziesz zadowolona? No ale nie, no nie, no musi mnie jakoś inaczej zaskoczyć. Ale dlaczego nie? No to jest zaskoczenie, będziesz w 100%. No on musi mnie tak zaskoczyć, żebym to ja była zadowolona. Zrobię ci prezent. Powiedziałaś na przykład, że chcesz książkę, to wysyła ci książkę. No i co? Zaskoczy cię. Jesteś zadowolona? Nie wiem. Rozumiesz? Rozumiem. I on powie, a ty nie jesteś zadowolona, więc mówi sobie, kurde, cokolwiek nie zrobi, ona nie jest zadowolona, co w ogóle nie pasuje. Co mam zrobić w końcu? Mhm. Co ja mam zrobić? No nie wiem, wychodzi, że to ja muszę coś zrobić, żeby... Nie, chodzi o to, że tak naprawdę nie, co w tym całym interesie nie chodzi o to, kto co ma zrobić. Tylko... W tym całym interesie chodzi, kto czego ma nie robić. To proszę wyjaśnij. Przestań. Daj mu, facet będzie walczył o kobietę, kiedy ma światełko w tunelu. Rozumiesz? Niech to światełko będzie o 100 km oddalone, ale ono świeci, taka lekka dioda. Rozumiesz? Mówi, o, to jest mój cel. To jest cel, w którym będziemy razem, pojedziemy sobie na Bora Bora, pojedziemy sobie, będziemy zwiedzać świat, będziemy realizować marzenia, będziemy się kochać, będzie cudownie, będziemy się ciągnąć w górę i będzie cudownie. Jeżeli jest ta światełko w tunelu, rozumiesz? Mhm. A to, co... to on będzie o to walczył. Ale jeżeli przykryjesz to płachtą, ognioodporną, światłoodporną i w ogóle tego nie ma, to on będzie błąkał się. Rozumiesz? Mhm, rozumiem. A kobiety rolą jest to, żeby go lekko korygować. Czyli on leci do celu, może gdzieś tam zbaczać po drodze. A, tutaj bardziej w lewo, bardziej w prawo. Tak? Ale ona ma go korygować, gdzie jest ten cel. I on będzie walczył o to. On będzie najlepszym facetem na świecie. Rozumiesz? Tylko
I będzie walczył, tylko musi wiedzieć, o co walczy. A to, co ty teraz mówisz, i to, co większość, wiele kobiet ma, z którymi rozmawiałem, to przykrywają ten cel i tylko opieprzają. To jest z punktu widzenia mężczyzny, rozumiesz? Nie ma tej światełka w tunelu, nie ma nadziei. Więc facet, o co ma walczyć? Ty chcesz, żeby on walczył, ale o co ma walczyć? Jak już nawet nadzieja, że tak powiem, ostatnia prysła. A każdy telefon to jest po prostu złego samopoczucia. To co ma zrobić? Ma to sens czy nie? Powiedz mi, czy nie. To ma sens z punktu widzenia kobiety. Czy rozumiesz? Nie, ja to rozumiem, tylko że ja nie do końca myślę, że to jest na tym etapie, na tym przykładzie. Mówię o początku znajomości. O samym początku, nawet nie, się jeszcze nie widzi. Okej, rozumiesz? To rozumiem, tak. Rozumiem. Bo jeżeli chodzicie już za rękę, już się bzykacie od paru miesięcy i wyjeżdżacie sobie razem na weekendy, to jest zupełnie inna historia. No to ja rozumiem. To jest zupełnie inna historia. Ale gdy się poznajecie, to on nie wie, czy w którą stronę coś szurasz. To on nie wie, czy coś w którą stronę ma iść, czy nie. Daj mu jasny komunikat, że ma o coś walczyć. No dobrze. W jaki sposób możesz to zrobić? Nie, chodzi mi o to, żeby... Napiszę mu słuchem, że dawno go nie słyszałam. Nie, posłuchaj mnie. Bo wiesz, my sobie rozmawiamy, każdy ma z nas jakieś swoje historie, natomiast powiedz mi proszę, czy ty to rozumiesz jako kobieta? Nie chcę, żebyś odpuszczała, wiesz o co chodzi, tylko czy do ciebie to dociera? Bo jak do ciebie to dotrze... Tak, to rozumiem. Tak? To i do innych kobiet to dotrze. Tak, ja to rozumiem. Więc jeżeli ci zależy na facecie, to nie znaczy, to wcale nie znaczy, że masz go uwodzić, że masz walczyć o niego, rozumiesz? Tylko to oznacza, że masz pozwolić jemu walczyć o siebie. A ty mówisz, przyjdź do mnie, tylko wszystkie drogi, które prowadzą do ciebie, rozkopujesz i robisz fosę. To jak ma dojechać? I błędne drogowskazy stawiasz. Jak ma dojechać? Okej, no rozumiem. Niech walczy, niech zawalczy, niech przeskoczy. Okej, tylko tam jest drogowskaz, spadaj, źle się czuję przez ciebie. Spadaj, kiedy dzwonisz do mnie, czuję się okropnie. Tutaj nie spełniasz moich oczekiwań. Tutaj jesteś za dobry. Tutaj nie wchodź w moje życie za szybko. Rozumiesz? Co on ma zrobić? I wiesz co, ja się na tym znam. Ja patrzę właśnie, bo na komputerze rozmawiamy i mam nagranie z Johnem Grayem, które w 2009 roku nagrywaliśmy, było opublikowane, więc w 2008 byliśmy, czy 9, i wyszło 12 lat wspomnienie z Facebooka. 12 lat jestem od Johna Graya. Jeszcze wczoraj zajmowałem się tym pewnie z 5 lat. Ponad 15 lat jestem w tym temacie. I uwierz mi, mam dokładnie podobne dylematy. Rozumiesz? Jakie? Takie same jak wcześniej? Dokładnie takie te same dylematy, o których ci teraz mówię. Aha. Wiesz, gdy poznaję kogoś, to targają, czy mogę sobie pozwolić, czy nie, na ile, czy to jest walcz o mnie, czy to jest spadaj na bambus. Rozumiesz? No rozumiem. Dlatego, że w momencie, gdy jesteś w emocjach, inaczej się to postrzega. Ja dopiero muszę wyjść ze swoich emocji, przetłumaczyć sobie w głowie i dopiero zastanowić się. I to jest od cholery trudne. Więc myślę sobie, jak dla mnie jest to trudne, rozumiesz? Dla faceta, który się na tym zna, to dla osoby, która w ogóle nie ma pojęcia o tym, to w ogóle science fiction, to jest pułapka za pułapką. Rozumiesz? Rozumiem. Więc konkludując na naszą rozmowę, myślę, że to, co kobieta w takiej sytuacji powinna zrobić, powiedz mi. No powinna zostawić tego swojego focha w
w spokoju i dać przestrzeń do tego, żeby mężczyzna mógł się wykazywać i chwalić go za to. I nie, no tak, chwalić, tak? Za to, co robi. Ma się cieszyć z tego, co on robi. Z tego, co on robi dla niej. Bo on nie chce jej dokopać, on nie chce jej sprawić przykrości. On dzwoni do niej, żeby jej sprawić przyjemność, albo żeby zrobić coś dla niej, żeby była zadowolona. On wysyła jakiś prezent, nie wiem, piosenkę czy coś, żeby ona była zadowolona. On deklaruje, mówi, że ci pomogę, żeby ona była zadowolona. A ona nie jest zadowolona, więc jak ona nie jest zadowolona, facet mówi, okej, cokolwiek nie zrobię, to po prostu jej nie pasuje. Więc skoro cokolwiek nie zrobię, jej nie pasuje, to znaczy ona nie chce mnie w swoim życiu. Więc na tyle ona jest dla mnie ważna, że ja się wycofuję z jej życia. Wtedy ona ma większego jeszcze focha, bo on się wycofuje. Jak to się wycofuje? Przecież miałem oczekiwania, było fajnie, ten, a on się wycofuje. No właśnie, dajesz cały czas komunikaty. Więc co zrobić? Teraz ja podsumuję to, okej? Okay? Nie chodzi o to, żeby faceta uwodzić. Rozumiesz? Bo kobieta nie jest od uwodzenia. Kobieta jest od tego, żeby pozwolić się uwodzić i pozwolić się adorować. Ale to, co kobieta powinna zrobić, to dać mu wskazówkę. Tą światełko w tunelu. Tak? Dać mu informację, okej, chcę dać szansę tej relacji. Cokolwiek by tej relacji nie było, to daję szansę tej znajomości do tego, żeby się poznać, do tego, żeby dowiedzieć się więcej o sobie i do tego, żeby w jakiś sposób się zbliżyć. To nie chodzi o to, że będzie małżeństwo, rozumiesz? To chodzi o to, żeby się zbliżyć. Daję temu szansę, rozumiesz? Więc jak to zrobić? Wystarczy mu powiedzieć. Mówisz, słuchaj, wiesz co, czuję, że ta znajomość jest dla mnie ważna i chcę cię poznać. Chcę cię poznawać i uwielbiam z tobą rozmawiać. Więc jeżeli tylko masz ochotę, po prostu dzwoń do mnie, bo sprawi mi to wielką przyjemność. Rozumiesz? Ja dostaję taki komunikat, ja już wiem, że mogę sobie na to pozwolić. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli masz na przykład jazdy takie emocjonalne, bo nie wiem, bo wiesz, że na przykład okresy ciężko przechodzisz, wiesz, że jakieś sytuacje w pracy, no ja ci mówię, wiesz, z męskiego punktu widzenia, że jesteś w ciąży, że jesteś w ciąży, w sensie, wiesz, że jesteś na przykład w pracy, masz różne sytuacje emocjonalne, to wtedy mu robisz coś, co nazywa się pre-reframing, czyli nadawanie znaczenia zanim to się wydarzy. Mówisz, słuchaj, jeżeli będę miała kiepski dzień czasami i będę rozmawiać, zadzwonisz do mnie i będę zła, to wcale nie znaczy, że jestem zła na ciebie. To oznacza tylko tyle, że po prostu miałem kiepski dzień. A status quo stało mnie z to, że chcę cię poznawać. Jeżeli nie będę chciała cię już poznawać, to ci o tym powiem. Powiem, okej, Grześ, nie chcę już więcej ci poznawać i wtedy ci to powiem. Na razie chcę. Więc jeżeli będę miał kiepskie nastrój, będę zachowała się z fochem czy z czymś, to wcale nie dotyczy to ciebie, to dotyczy tylko sytuacji, która jest wokół. I wtedy powiem ci, okej, Grześ, potrzebuję być sama, albo okej, Grześ, wysłuchaj mnie, powiem ci, co się wydarzyło, tak? Albo będę chciała, żeby... Wtedy są jasne komunikaty, rozumiesz? Tak, bardzo. Wtedy są jasne komunikaty, tylko pytanie, dlaczego kobiety tego nie mówią, wiesz dlaczego? Bo boją się odrzucenia znowu. No tak. Bo boją się, że ten facet nie jest znowu w tej fazie, żeby mógł to słuchać. Ale to jest ryzyko, wiesz, za każdym razem. Ale wtedy są jasne komunikaty. Jeżeli ten facet jest, chcecie się poznać, tak? Wówczas kobiety zadaniem będzie korygowanie tego. Rozumiesz, ja nie chcę mówić o facetach, bo to jest też inna historia, ale załóżmy, to jest jakby podcast dla kobiet, więc kobieta powinna reagować, czyli najpierw pokazać ten cel, mówi tam ta lampka, zaświecam ci tą lampkę, tam masz dość, tak? I mniej więcej idziesz azymut, ale wiesz, czasami coś się kiwa, wiesz, różne rzeczy są, więc możesz stracić ten azymut, więc gdy rozmawiasz z nim, mówisz mu poprzez pozytywne uwarunkowanie. Na przykład rzadziej dzwoni do ciebie, to mówisz, słuchaj, wiesz co, uwielbiam, jak do mnie często dzwonisz, tak?
Aha. Tak? Mhm. Albo, wiesz co, kiedy dzwonisz do mnie i pytasz mi, a co się wydarzyło, jak jest, co się dzieje i ja mogę się wygadać, wtedy jestem najszczęśliwszy na świecie. Wszystko przez pozytywne uwarunkowania. A kobiety co robią często? Mówią, czego nie potrafią. Ile będziesz mi wysyłał tych SMS-ów każdego dnia? Ja już mam dosyć tego SMS-u. Nie wysyłaj mi tych piosenek. Rzygać mi się chce tymi piosenkami. Ten styl mi nie pasuje. Rozumiesz? Mhm. Cały czas w łeb. I ten facet mówi, mimo że tych, wiesz, co ze 3 razy było i to mniej więcej o to samo chodzi, tylko, wiesz, inaczej jest komunikat. Mhm. Więc on mówi, ja to chrzanie, ja tego się nie dotykam. Mhm. Ja do tego się nie dotykam. I o to w tym wszystkim chodzi. Dobrze, więc teraz wszystko rozumiem. Jakkolwiek jest to skomplikowane, no to jest to proste. Gdzie jest trudność? Trudność jest, żeby o tym powiedzieć. Trudność jest, żeby dać mu ten wskaźnik. Trudność jest w tym, żeby przestać brać odpowiedzialność, że za tą całą relację odpowiedzialność jest po mojej stronie. Czy czujesz, mówiąc to wszystko, czy czujesz, że odpowiedzialność jest po twojej stronie? Nie. Mam no to ci nagadałem. Czekaj, wyłączyłam się. No co o tym myślisz? Myślę, że masz rację. Myślę, że masz rację po prostu. Popełniłam strasznie dużo błędów. I myślę, że mogłabym to naprawić w jakiś sposób. Dobrze, ale tak ja sobie tak jakby tą jedną relację odseparowałam od każdej, od wszystkich pozostałych, dlatego no właśnie nie wiem, dlaczego ja tak zrobiłam, ale muszę nad tym się zastanowić. Na pewno do wszystkich pozostałych to się zgadza. A tutaj coś muszę posiedzieć dłużej nad tym tematem. Może pamiętaj dlatego, że to zbyt długo trwa takie rozmowy nasze po prostu. No tak, ale to też prawdopodobnie dałaś komunikat. Może tak, przykład dałam komunikat, stop, nie spotkam się. No dokładnie, a on chce się spotkać, więc dla niego to jest, on mówi, słuchaj, może przyjadę do ciebie, może się spotkamy. Nie, po co będziesz przyjeżdżał, jeszcze nie teraz, nie jestem gotowy, nie jestem uczesana, nie jestem, mam zarobione, A prawdą jest to, że im szybciej się spotkać, tym lepiej? Wiesz co, za każdym razem jest energia. Jeżeli spotykamy się, poznajemy się i to jest coś gra, a potem spotykamy się w miarę szybko, albo inaczej, nakręcamy się i to nakręcanie trwa, nie wiem, miesiąc i żyjemy w tej fazie, to spotykamy się, na 100% będzie duże rozczarowanie. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy swoją wyobraźnią. Dlatego, że mamy zdolność do tego, do idealizowania drugiej osoby. Na 100%. Aha. Rozumiesz? Więc z biegiem czasu idealizujemy drugą osobę. I zarówno ona ciebie, jak i ty ją. I nawet jak mówisz, okej, to nie, wiesz, poznajemy się, coś, każdy ma z nas jakieś oczekiwania, wiesz. Czyli nie zwlekać zbyt długo, po prostu nie i za ciosem. Od razu tak jak czujemy w tym momencie, tak, spotkać się. Po prostu to. Tak, to nie chodzi o to, wiesz, jak on ma na przykład jechać, nie wiem, 300, 400 czy 500 kilometrów, to i wsiada i jedzie, wiesz, jeżeli chce. To nie znaczy, że masz z nim do łóżka. Jeśli nie znaczy, że ma coś, wystarczy, że posiedzicie i spędzicie czas, nie wiem, godzinę, dwie, czy pół godziny i mówisz, okej, fajnie, dziękuję, że przyjechałeś, super. I on będzie zadowolony z tego. I wtedy, ale wtedy już inna jest rozmowa, inna jest energia, tak? Rozumiem. Tak to wygląda. No dobrze. Więcej na ten temat w ogóle będę mówił podczas kolejnej edycji singielki, tak? Czyli jak przestać. Jak? Dlaczego znów jesteś, dlaczego ciągle jesteś singielką, tak? Albo znów jesteś singielką. No dobrze, może będzie i znów. No, na stronie jeszcze singielka.pl, program 90-dniowy, ale jak tam się zapiszecie, to wyślemy wam pewnie w połowie stycznia informacje o tym, że zaczyna się kolejna edycja i będą następne informacje. Zobacz, te rzeczy są proste, ale nie są do końca oczywiste, prawda? Tak, co więcej, ja o tych rzeczach po prostu wszystkich wiedziałam, ponieważ
temat relacji damsko-męskich jest mi znany od jakiegoś sporego czasu już, więc ja to wszystko po prostu wiem, ale ja nie wiem, dlaczego mi się to teraz tak pouruchamiało. To tylko tyle. Dlatego jest tak, że jeżeli ci zależy na czymś, to zaczynasz popełniać całe mnóstwo błędów. Ale mam świadomość tego wszystkiego, to wszystko w teorii, ja to wiem. No właśnie. W teorii, po prostu wszystko jest opanowane. Książki twoje czytane, wiesz. Parę razy. Parę razy, dokładnie. A jednak wychodzi w praktyce, że wszystko się rozłazi. No niestety, no niestety. No pięknie, to kontenta jesteś z dzisiejszej... Kontenta jesteś? Oczywiście, już nawet mi się numer poprawił. Czyli on ma mi butelkę postawić, tak? Za to, że focha załatwiłem mu. No tego jeszcze nie wiem. Tego jeszcze nie wiesz. No jak będzie sukces, to ci nie wstawia, co tam chcesz. No dobrze, a powiedz mi tak na koniec, co byś powiedziała tym dziewczynom, które nas słuchają teraz i które były albo są w takiej sytuacji? Ale ty jako po kobiecemu, wiesz. O matko, to bardzo trudne pytanie. Co ja bym powiedziała dziewczynom? Tak, masz koleżankę, która jest w podobnej sytuacji, tak? W podobnej sytuacji, gdzieś, czyli ma człowieka, który... Ma facet, tak? Fajny. Fajny jest. Jezu, to jest bardzo trudne. Słuchajcie, to jest bardzo trudne, bo też mi się przypomniała taka historia, gdzie ja byłam tak mądra. Ponieważ koleżanka dostała kwiaty. Ja też dostawałam kwiaty. No i wiecie, jak to jest z tymi kwiatami. No, kobiety uwielbiają kwiaty. Ale to nie ten kolor! No nie podobają mi się te kwiaty. Nie lubię tego koloru pomarańczowego, powiedzmy. No i jest to trudne cieszyć się z czegoś, co nie jest do końca nasze, prawda? Więc dziewczyny, nie wiem, jak to róbcie, ale cieszcie się z tego. Nawet, że coś wam się nie podoba, nie wiem, jak to zrobić. Ale, no to nie chodzi o to, żeby się cieszyć z tych kwiatów, tylko z tego, że on się... I to jest bardzo dobry powód. Zobacz, on generalnie idzie do celu, tylko lekko zboczył z kursu, więc trzeba mu zrobić korektę. Mówić, słuchaj, dziękuję za te kwiaty, są cudowne, ale po prostu, że tak powiem, kisiel mam, wiesz gdzie, i dreszcze mi przechodzą po tamym ciele, kiedy ja dostaję po prostu czerwone istowczyki. Tak. To wtedy jest po prostu szok. I uwierz mi, od tamtego momentu będziesz tylko dostawała te. To jest lekkie korygowanie. A kobieta od razu wtedy focha dostaje, rozumiesz? Rozumiem. No tak, tak, no. Tak. Znaczy ja staram się akurat w tym przypadku staram się korygować. Naprawdę. I z tego jestem bardzo dumna. Że mówię, wyrażam i komunikuję to. Natomiast to jest tak dużo tego, że wiecie, że w pewnym momencie tak jakby zapominam już, no bo to z każdej strony trzeba mieć ręce i oczy raczej. No tak. No, czasami tak jest, a czasami jest po prostu prosto, ja nie wiem. No dobrze, tak czy inaczej długo rozmawiamy, dziękuję, już wiem wszystko. I bardzo się cieszę, że usłyszałam tak namacalnie pewne rzeczy. I cóż. No dobrze, dziękuję w takim razie. Dawaj znać, jak ci tam, wiesz. Dobrze by było posłuchać to. Także dziewczyny, co mogę powiedzieć, to zapraszam was, bo naprawdę ćwiczenie czegoś na własnych przykładach jest najlepsze. Mimo wszystko. Zapraszam do rozmów kolejnych. Super, dziękuję. Dzięki, pa. Pa.